57 Heavy to czołg, który do gry był wprowadzony już kilka lat temu. Kiedy wchodził do World of Tanks, był przepotężnym pojazdem. Ten magazynek naprawdę robił robotę, był brany na bitwy klanowe, no i na bitwach losowych, na randomach naprawdę robił siekę. Lata mijały, czołg ten nie dostał żadnego nerfa i teraz pozostaje pytanie, jak po tych wszystkich latach prezentuje się on obecnie w World of Tanks? Zapraszam do materiału. Dlaczego w ogóle te 57 Heavy? Bo przecież o nim już materiały na kanale robiłem. Otóż z kilku powodów. Pierwszy powód, dla którego Heavika chcę odkurzyć, to taki, że w zeszłym roku dostał on tą skórkę 3D i wtedy zapowiedziałem, że prędzej czy później zrobię ponowne materiały z czołgów, które te skórki otrzymały i te 57 Heavy jest pierwszym pojazdem, którym gdzieś tam postanowiłem trochę pograć, żeby go odświeżyć. Druga rzecz to to, że pojazd, kiedy wszedł do HD, troszkę zyskał, mianowicie ten jego pancerz stał się bardziej trollowy. No i faktycznie zmiana modelu do wersji HD spowodowała, że te 57 Heavy troszeczkę więcej odbija wieżą i stał się pojazdem bardziej trollowym. Trzeba troszkę więcej mierzyć, żeby go przebić i z odpowiednią penetracją to robić. Kiedyś w tego Heavika łatwiej było strzelić się w wieżę, ale czy to jest wystarczający buff, powiedzmy, żeby powiedzieć, że czołg ten nadaje się w obecnym wocie do grania? Wydaje mi się, że nie. Teraz pogrywałem troszkę bitew, przy okazji też chciałem troszeczkę podszkolić załogę, która no chyba moja pierwsza załoga z Heavika gdzieś tam została wykorzystana na inne czołgi, więc tutaj skompletowałem nową załogę, którą szkoliłem. No i chciałem docelowo skończyć czwartego perka na większości załogantów na te 57 Heavy. I sprawdzałem, jak ten pojazd sobie radzi w obecnym wocie. Kiedyś dość często zdarzało mi się Heavikiem robić bardzo przyzwoite bitwy. Głównie polegało to na tym, że jechaliście z jakimś czołgiem ciężkim typu Esetka i siódmy w Plutonie, pozwalaliście na to, żeby to wasz kompan wyjechał, przyjął jakiś strzał, ewentualnie no, starał się jakiś strzał odbić i wtedy takim Heavikiem wyjeżdżaliście za waszego sojusznika, oddawaliście 4 pestki, cofaliście się i spokojnie przeładowaliście. Dużym atutem Heavika zawsze był szybki czas przeładowania i to, że byliśmy w krótkim czasie w stanie wystrzelić cały magazynek. Natomiast wady te 57 Heavy sprzed paru lat w obecnym wocie dają się jeszcze bardziej we znaki. Mianowicie chodzi o mobilność. Te 57 Heavy nie jest czołgiem wystarczająco szybkim, żeby obecnie reagować na to, co się w wocie dzieje. Jeżeli mamy bitwy jednostronne, a ostatnio przerzuciłem się na granie na 10 tierach, większość bitew to są bitwy w przedziale 5-15, 15-5, bitwy krótkie. Jeżeli wybierzecie złą flankę, Heavik ma problem, żeby nadążyć za akcją. Tak samo, jeżeli macie bitwę jednostronną i dostajecie po tyłku, ma problem, żeby uciec. Druga sprawa, działo jest bardzo kapryśne. Niestety sieje kalafiorami i zwłaszcza na większe dystanse ciężko jest tym działem snajpić. Ktoś mówi, Heavik nie jest przeznaczony do snajpienia. No może i nie jest przeznaczony do snajpienia, ale jak sobie popatrzymy na charakterystykę map i na charakterystykę obecnych czołgów, jakie są na topie, jakie są w mecie, to czołgi o mocnych wieżach, takie jak Chieftain, o mocnym pancerzu, jak 279, jak 279E, tak jak Ebola, jak 430U, jak Super Conqueror, są to pojazdy, które mogą schować swój kadłub za jakiś nasyp, za jakąś przeszkodę terenową. My, te 57 Heavy, nie możemy czegoś takiego zrobić, bo to właśnie wieża jest naszym słabszym punktem. Dlatego też o wiele ciężej jest wymieniać się z innymi czołgami na zasadzie, że on wystrzeli peskę, no wy musicie dojechać, oddać magazynek, schować się, na ogół coś przyjmujecie. Do tego do gry weszły takie czołgi z magazynkiem jak TVP, jak Progetto. To są pojazdy, które również, jeżeli źle wyjedziecie, złapią was na magazynek, szybko strzelą wam peski, nie możecie się już wycofać, więc no, na pewno Heavikiem gra się trudniej niż kiedyś. Generalnie kiedyś podchodziło się do tego tak, Heavik bardzo dobry damage dealer, natomiast AMX-50B dobra mobilność pozwalająca przestawiać się, reagować na to, co się dzieje na flankach, zmieniać te flanki. Teraz
ani T57 Heavy, ani 50B nie są pojazdami zbyt popularnymi ze względu właśnie na to, co Wam mówiłem. Najczęściej chyba teraz obserwuję, że gracze grają jednak kranem po buffie, ja tym pojazdem jeszcze nie grałem. Tam możemy wykorzystać właśnie mocną wieżę, zwiększony został DPM, możemy więc wymieniać się w walce z innymi czołgami bazującymi na mocnej wieży. Heavykiem, 50B tego nie zrobicie. Tyle, że 50B i tak wydaje mi się pod tym względem lepszy, że ma pociski premium APCR-y, ma tych pocisków więcej i przede wszystkim jest pojazdem dużo bardziej mobilnym, więc jest w stanie reagować na to, co się w obecnym wocie dzieje. Nie mówię, że Heavyk jest złym czołgiem. Nie. Tylko musi się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej sytuacji i nawet grając teraz T57 Heavy, tak jak kiedyś zdarzało mi się robić bitwy po 8000 uszkodzeń, trochę więcej, trochę mniej, ale gdzieś tam potencjał do robienia tych uszkodzeń był, tak teraz już jak zrobiłem 3-3,5 tysiąca, super! Bitwa często jednostronna, to już wynik, z którego się cieszę, więc te bitwy, które Wam dzisiaj zaprezentuję, nie są jakieś wybitne. Kuleje mała ilość amunicji na Heavyku. O ile też parę lat temu woziłem bodajże 4 magazynki hitów, albo 3, a resztę apeków, tak teraz no jednak przy losowaniach głównie na same dziesiątki, na mocno opancerzone dziesiątki, mam tylko chyba 3 magazynki apeków, które wykorzystuję w walce z pojazdami ze słabszą penetracją. No a hity jak to hity, zwłaszcza na duży dystans, są zdradliwe. Jeżeli ktoś był na streamach, widział jak na przykład na Redshire strzelałem się z T10 na duży dystans, gąska, jakiś głupi ding i pudło czy coś takiego. Niestety nie dziwi mnie to, że wiele graczy na T57 Heavy gra full hit, dlatego że jak zostają Wam później tylko jedna, dwie pestki, a musicie ładować cały magazynek, to bywa upierdliwe, więc wcale... Zastanówcie się tak naprawdę, jak często, jeżeli spotykacie T57 Heavy na swojej drodze, używa on pocisków zwykłych. Bo ja na ogół, jak spotykam Heavyka, to używa on hitów. I ja sam podczas grania też często tych hitów używałem. Więc na pewno nie jest to pojazd, który polecałbym do ekspienia, do robienia w pierwszej kolejności, bo nie jest to pojazd metowy. Który magazynek dziesiątotierowy? Wasza sprawa. Myślę, że każdy ma swoje plusy, każdy ma swoje minusy. Nie mogę teraz powiedzieć, róbcie krana, bo krana jeszcze nie ogrywałem, ale wydaje mi się w teorii na razie dość ciekawą propozycją, chociaż też ma swoje mankamenty, więc tu już kwestia, tu już oczywiście wasz wybór. Jak dla mnie T57 Heavy to jest pojazd dla koneserów, dla osób, które po prostu lubią czołgi z magazynkiem, ale mają teraz tak szeroki wybór, że mogą spokojnie grać sobie Progetto włoskim, który oferuje dużo większą mobilność, dużo bardziej uniwersalny magazynek, który z tym nowym systemem doładowującym pociski, który prezentuje się po prostu lepiej na bitwach losowych. Więc tak jest moje zdanie o Heavyku. Teraz przejdźmy, jeszcze pokażę Wam, jak wygląda w garażu, a potem do bitew, które chcę Wam zaprezentować. Tak oto wygląda T57 Heavy. Jeśli chodzi o zestaw, jaki mam tutaj założony, o wyposażenie, mam wentylację, stabilizator i skupiacz, żeby jak najszybciej działo Heavyka skupiać. Tak wygląda skórka 3D, która była do zdobycia w paczkach świątecznych w roku 2018 oraz do zakupienia na czarnym rynku. Uważam, że kozak. Ogólnie wygląd T57 Heavy naprawdę mi się podoba. Jeśli chodzi o amunicję, jaką tutaj włożę, to jest 12 pocisków przeciwpancernych, czyli 3 magazynki i 24 hity, czyli 6 magazynków. Duży zestaw naprawczy, duża apteczka, racje bojowe. Załoga. Ładowniczy ma 5 perków, 5 perk na 90%. Chcę coś sprawdzić. Widzicie, on ma stoczonych 2232 bitwy, a dowódca tylko 335 i ile ma perk, czwarty perk na 89%, bo grałem z jakimiś boostami do załóg, z różnymi 335, czyli ta załoga była po prostu dokładana do Heavyka, jak go odkupiłem, bo chyba go kiedyś sprzedałem, a ten był wzięty kiedyś z... Ten był wzięty po prostu chyba ze starego Heavyka, którym grałem jeszcze kiedyś. Tamtych załogantów wykorzystałem chyba do piątki, ale nie jestem pewny, szczerze mówiąc. Nieważne. Chciałbym, żeby ten czwarty perk się ukończyć. Oczywiście ten czwarty perk, a to się pewnie prędzej czy później
Zrobi działo, ma parametry 0,35 celności, więc teoretycznie bardzo dobre, ale w praktyce bywa różnie. Największą bolączką jest właśnie czas celowania. 2,9 połączony ze stabilizacją taką, a nie inną, powoduje, że jednak skupia się długo, stąd też wszystko co możliwe tutaj, do tego, żeby było to skupianie jak najkrótsze. Można by się pobawić jeszcze w założenie jakiejś dyrektyw. Depresja armaty dobra, 8 stopni. Niestety problemem jest elewacja, która wynosi tylko 12 stopni. To też było widać na bitwach, które pokazywałem na streamach, że jednak podnoszenie działa kuleje i tutaj bywa upierdliwe. DPM wynosi, moi drodzy, 3432 w takim połączeniu, co jak na czołg z magazynkiem jest naprawdę kozackim wynikiem. Punkty wytrzymałości 2250, moc na tonę niecałe 15 koni. A teraz przejdźmy do bitew. Pierwsza bitwa, którą chcę Wam zaprezentować, odbyła się na mapie Westfield. Losowanie na same dziesiątki, dwie artylerie, stąd też nie jadę na górki. Nie chcę być pierwszym celem do klepania przez artylerię. Tutaj jeszcze nagrywam Wam bitwy w momencie, kiedy cały czas miałem aktywnego XVM-a. Jadę w okolice tego budyneczku, który prezentowałem Wam przy okazji bitwy Jawoli Mleko na Su-130PM. Mamy cztery maszyny, które pojechały na górki, do tego wsparcie w postaci dwóch foszy 155. Tak jak mówiłem Wam, nie chciałem być celem dla arty. Niestety nie zdążyłem szybciej dojechać w tą okolicę, ale w tak zwanym międzyczasie wyspotowałem chyba i Sa-7 i Super Conquerora. No niestety pierwszy magazynek bardzo biedny, tylko jedna pestka z przebiciem. Na razie pewnie zauważyliście, że ładuje apeki. Ze względu na to, że liczę, że będę może strzelał tutaj w jakieś medy, w jakiegoś lighta. Poza tym, jeżeli czołgi będą wyjeżdżały tak jak ten IS, no to z IS apeków powinienem sobie poradzić, a z hitów mogłoby wejść na gąski. Niestety czołgi wroga nie wyjeżdżają mi tak, jak to było na bitwie Jawoli Mleko, więc muszę pomyśleć, co robić teraz. Mamy 0 do 0, cały czas zwracałem uwagę na górki. Widać już po minimapie, że przeciwników tam jest więcej, więc co musimy zrobić? No, pozostaje nam tylko jedna rzecz, czyli wygrać tę stronę. Teraz próbowałem złapać na przejeździe testo LT, nie udało mi się to. Pocisk 140 wchodzi, ten już niestety nie. I teraz oddaję strzał na ślepo, ale widzieliście, ta celność 0,35 na papierze podana, w praktyce jak pogracie tą maszyną nie macie, w życiu bym nie powiedział, że to jest 0,35. Może ja bym tu stawiał 0,37, 0,38, coś pokroju celności 60 TP na duży dystans. Może to dziwne się wyda niektórym. Nie wiem, czy to też połączenie z czasu lotu pocisku. Sprawdzę jeszcze dla Was dokładnie, bo to o tej kwestii nie pomyślałem, między jedną a drugą bitwą, którą Wam chcę zaprezentować, ile wynosi czas lotu pocisku na T-57 Heavy i się do tego odniosę. Bo to też przerzucanie się między jedną maszyną a drugą ma to do siebie, że też potem ciężko brać Wam poprawki na większy dystans, bo jesteście przyzwyczajeni do innej prędkości pocisków. 1 do 2 przegrywamy. Udało nam się zdobyć połowę mapy, można powiedzieć nawet więcej, więc zrobiliśmy to, co zrobić powinniśmy. Ja teraz ustawiam się tak na razie, żeby móc się wycofać bezpiecznie, żeby móc przyjąć te czołgi. Niestety, czołgi ciężkie znajdujące się na górkach już były zostawione na pożarcie. Gdybym tam był, czy by się coś zmieniło? Raczej nie. Ich było na tyle dużo, że i tak by nas zgnietli. Oberwałbym od arty i od nich i raczej bym więcej tam nie postrzelał. Dlatego teraz, mimo że tracimy dwie maszyny, w moim odczuciu znajduję się w lepszej pozycji, w lepszym miejscu do zadawania uszkodzeń i do tego, żeby próbować tę bitwę odwrócić. Mam na przestrzale wrogów, tak jak tego Isa-7. Zobaczcie, jak się ładnie zatrzymał. Pierwszy strzał wchodzi. Już tutaj mam hity, więc muszę dokładnie mierzyć, bo hity są bardzo kapryśne. No i teraz ten magazynek, akurat Is-7 się ruszył, ale ten magazynek był bardzo ładny i bardzo celny. Strzelać w bok Isa-7 z hitów na takim dystansie i liczyć na to, że wejdzie gdzieś tam w przestrzeni między gąskami, to jest cud. No i tutaj ten cud się zdarzył. 2026 uszkodzeń zrobionych, 6 do 6, więc wróciliśmy do sytuacji remisowej i walczymy. T-62A robi dobrą robotę, jedzie szukać artylerii. Jednej arty już nie ma, Giecek został ubity. Jeżeli teraz T-62 zdejmie tę artę, czyli Karol, no to na pewno będzie grało nam się łatwiej.
przyjemniej. Właśnie Karol zabił artylerzystę i teraz mamy święty spokój z góry. Nie będzie nam tutaj żadna kupa spadała na głowę. Zauważyłem, że przeciwnicy się zaczynają wracać, nie cisną w stronę naszego kapa, więc wypadałoby teraz starać się coś zrobić, złapać może tu kogoś na przejeździe. Niestety tego nie udało się zrobić. Super Conqueror w zagłębieniu, teren na Westfieldzie jest dość pofałdowany. Mówiłem wam, że dużo czołgów może grać sobie na mocniejszą wieżę. Ja w walce z Super Conquerorem szans na taką grę nie mam. Byłem przekonany, że typ piąty, który jedzie po tę 6-2, pojedzie otwartym polem i będę miał na niego przestrzeń. Niestety okazało się, że tak nie jest. Po pierwsze są tu krzaki, za chwilę budynki, które uniemożliwiają mi znalezienie czystego przestrzału. Nie strzelałem. Niestety oszukałem się i stracę w tym momencie bardzo dużo czasu. A co najgorsze, nie będę za bardzo w stanie wesprzeć tej naszej T6-2. Widzę że jeszcze, że teraz T100LT, Super Conqueror i 430 usłą na górce. Za chwilę mogę mieć go na głowie, tego T100LT-ka. Typ piąty mocno mnie oszukał. To był tylko jeden fragment, w którym teoretycznie mogłem strzelać, ale i tak bym raczej w niego nie trafił. T6-2 też nie może uciekać, bo z góry trzymają Super Conqueror 430. Uj, i tak naprawdę jest w potrzasku. Widzicie, tutaj idealnie typ piąty wjeżdża w takie miejsce, że ja, starając się nawet tutaj znaleźć jakiś przestrzał, nie mam szans i niestety los naszego T6-2, który dzielnie zniszczył artylerię, jest już przesądzony. 8-7, cały czas prowadzimy. Podjeżdżam teraz zobaczyć, czy będzie tutaj na coś przestrzał. Wyjeżdża Super Conqueror, oddaje strzał, nie trafia. Ja teraz skupiam na kółko, zadaję na szczęście jeszcze dodatkowo uszkodzenia. Przede wszystkim to tego Super Conquerora chciałem zatrzymać, no ale po oddaniu strzałów razem z Sheridanem zatrzymaliśmy go na amen. I teraz 430U i T100LT próbują nas flankować. Dlatego szybko jadę do przodu, żeby zyskać trochę czasu. Mówiłem wam, że T57 Heavy bardzo szybko ładuje, jak na czołg z magazynkiem. I to zawsze była jego zaleta, dlatego dość niewiele czasu potrzeba, żeby znowu wyjechać z czterema pestkami i siać tutaj grozę. Wybieram 430U, mam dobry kąt, on oczywiście próbuje tutaj poruszać się lewo-prawo, żeby utrudnić mi celowanie, ale nie miałem większych problemów z tym, żeby go wykończyć. 4820 uszkodzeń zrobionych, 1020 uszkodzeń zrobionych. Ostatnia pestka, T100LT ma niewiele HP-ków, jest na jedną pestkę ode mnie, no chyba, że stroluje mnie RNG. No właśnie, tak jak teraz. I w tym momencie byłem taki wściekły, bo tak naprawdę przy średnich 390 na strzał, dobrze pamiętam, 400 nawet, widzicie, powinienem tego LTK zdjąć. No ale RNG, to RNG czasami jest po waszej stronie, czasami nie. I przez to, że ta ostatnia pestka nie weszła, nie utłukła test LT, straciłem większość HP-ków, jakie posiadałem i musiałem się głowić, jak to zagrać dalej. Jest 12-9, przede mną typ piąty na burzakach, dla którego, jak dobrze wejdzie, mój pancerz nic nie znaczy i mnie zdejmie. I T100LT, który również może być dość groźny. Dlatego tutaj wiele zależało od tego, jak Leopard i Foch zagrają z grillem na górkach. I druga rzecz od tego, czy Sheridan będzie w stanie wyświecić mi kogokolwiek. Przede wszystkim tego typa piątego. Niestety Sheridan dość późno w ogóle wyświeca T100LT-ka. Ten robi tam jakieś dzikie pląsy. Ja skracam, licząc, że może złapię typa piątego. Udaje mi się to. Jest typ piąty, ustawiony bokiem wieży do mnie. Wykorzystuję ten moment. Dwie pestki. I Sheridan ładnie z góry kończy teraz typa piątego. Mamy 14-9, mam prawie 6000 uszkodzeń zrobionych. Kończy się bitwa, wygrywamy. Zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem wpadła odznaka pierwszej klasy oraz duży koliber. 5936 uszkodzeń własnych, 1020 uszkodzeń po asyście. No to tutaj mamy taki, no prawie 7000 uszkodzeń łączonych. Tak na 10 tier nie jest wynikiem rewelacyjnym, no ale dwa fragi do tego. I tak to był wynik topowy. 21 strzałów oddanych, 16 trafionych, 15 z penetracją, na te 5936 uszkodzeń, 2026 na dystansie powyżej 300 metrów, pokonany dystans, kilometr 61, wpadło 14 obligacji i 11 tysięcy kredytów byłem w plecy, ale jeszcze rezerwy osobiste, nie rezerwy osobiste, przepraszam,
Racje bojowe miałem z magazynu Expa, wpadło 1629. No i kolejna, druga bitwa, ostatnia na dzisiaj, którą tutaj Wam pokażę. Jest to bitwa z losowaniem na 9 tiery, dwie artylerie, mapa linia Siegfrieda w trybie szturmu. Strona respa jak dla mnie gorsza, wolę z drugiej strony zaczynać. Sprawdziłem prędkość lotu pocisku. Jeżeli tank z GG się nie myli, to APEK leci tak samo szybko jak hit, czyli 1067 metrów na sekundę. Nie jest to może rewelacyjnie, ale też nie ma jakiejś takiej totalnej tragedii, chociaż chciałoby się, żeby było ciut szybciej. Ale wydaje mi się, że spokojnie można to przeżyć, tylko kwestia właśnie się przyzwyczaić. Decyduję się na razie na wychylenie przy krawędzi mapy, żeby zobaczyć, czy coś tutaj będzie do złapania. To samo zrobił Centurion. No ja niestety mam tylko 8 stopni depresji. Mówię niestety, no bo wiele maszyn obecnie ma dychę, jak i nie więcej. No i tutaj przy takim graniu te 2 stopnie robią różnicę. Więc wiem, że już tutaj nie pogram, jadę popatrzeć, co wyjdzie na innej stronie, na innym sektorze mapy. Nie podjeżdżałem z tego dość charakterystycznego miejsca, ze względu na to, że nie mam wieży, na którą mógłbym zagrać i też tam lubi strzelać artyleria. Można oczywiście grać tak jak teraz ten typ 61, to jest również miejscówka, całkiem niezła, no ale kolega tutaj zebrał, zobaczyliśmy, że pojawiło się jeszcze sporo maszyn wroga, T57 Heavy, T49 i Batshat, a my straciliśmy już jednego Lighta. Tutaj również nie widzę koncepcji i na razie jak się kręcę lewo-prawo, przez to, że pojawił się T57 Heavy, postanowiłem załadować hity, żeby nie odbić się od jego tego trollowego pancerza, przynajmniej postarać się. Teraz Bat tutaj przyjechał, my się z typem sobie troszeczkę przeszkadzamy. Bat popełnił bardzo duży błąd. Nie wiem, jaką miał koncepcję grania w tym miejscu. Po pierwsze, jeżeli arciarze byliby przeładowani, to za chwilę mógłby wyparować od arty. Dobrze, że udało mi się złapać na niego przestrzał. Teraz T49, pierwsza pestka wchodzi, druga pestka wchodzi. Nie pytajcie mnie, jak te dwie pestki weszły, bo ja byłem tak samo zaskoczony jak wy teraz. No ale trzeba było strzelać. Jakbyście tych pestek nie oddali, to na pewno by nie weszły. No i teraz arta niestety nie trafia. Mam przeładowanie, odbijam pocisk od ruchu, więc mam świadomość, że gdzieś tam musi stać, jeszcze nie był wyspotowany. Tutaj mamy warstwy krzaków, pojawia się centek. Pojawia się obieg 704, no i teraz pytanie, czy będzie chciał się wychylić. No i T57 Heavy również wroga stoi. Jeżdżę tutaj przy tych pojazdach, żeby dać cały czas spota na nich, liczyć na to, że może arta będzie klikać. Pojawił się w końcu ten RU-251, który do mnie strzelał. Na jego szczęście on mnie przebił i zastanawiałem się, czy T57 Heavy będzie chciał wychylić się po mnie, żeby oddać magazynek. RU zebrał plombę od arty, podpalił się i dzięki temu ja zyskałem ponad 1000 uszkodzeń po asyście. Teraz mam 1388, wyjeżdża Heavik. Tutaj mogłem próbować złapać go na gąsienicy. Faktycznie nie pomyślałem o tym. Zwłaszcza tą ostatnią pestką i pewnie lepiej bym na tym wyszedł. Z drugiej strony troszkę brakowało mi do takiego zagrania jakichś TD-ków znajdujących się tutaj. Wtedy to już w ogóle byłoby pewne. Mocno strollowałem swoim pancerzem 704, odbijając od niej dwukrotnie pociski. Dzięki temu mam 2380 uszkodzeń zablokowanych. To jest coś, co Wam mówiłem, że Heavik tymi kątami potrafi naprawdę wkurzyć i jeżeli się strzela do niego na pałę często, no to kończy się właśnie w ten, a nie inny sposób. Ja teraz łapię tutaj przestrzał na płaską płytę 704, teraz niestety strzał po jarzmie, ale w momencie, kiedy on już oddał pestkę, wiedziałem, że mogę sobie bezczelnie wyjechać. Zebrałem teraz otwosza, celuję po weak spocie. Marna była szansa na trafienie, bo jeszcze działo nie do końca było skupione, a fosz się cofał, ale i tak zaryzykowałem oddanie strzału. 2747 uszkodzeń zrobionych, 2131 uszkodzeń po asyście i 2380 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz, czyli całkiem ładna kombinacja, a mimo to przegrywamy. Przegrywamy jedną maszyną, 4,5 minuty bitwy za nami. Czas działa na naszą niekorzyść, to my jesteśmy stroną atakującą, więc musimy coś tutaj wykombinować. Niestety to, że Heavik przeżył,
stanowi pewien problem, bo teraz ciężko zarówno mi, jak i WZ-cie wyjechać. Jeżeli Heavy będzie stał za krzakami, nie wyspotujemy go, dorwie nas na otwartym polu i wydoi. Fosz, również Tedek z magazynkiem obecnie, też trzeba uważać, żeby nie zostać złapanym na otwartym polu. Ale to ja łapię Fosza teraz bokiem, wsadzam mu jedną pestkę, skupiam teraz po jego włazie, drugą dobijam, Tedek pada, ja robię trzeciego fraga, przekraczam 3000 uszkodzeń zrobionych, ładuję kolejnego klipa, jeśli chodzi tutaj o hity, cały czas jadę na hitach, jak widzieliście, nie używam pocisków przeciwpancernych. Muszę robić damage, dlatego że bitwa jest wyrównana. Nie ma na razie tutaj nadziei na to, żeby łatwo ją wygrać. Zostaję troszeczkę z tyłu, puszczam WZ-a 111.14 przodem. Dlaczego? Po pierwsze, bo to on jest pojazdem bardziej mobilnym, szybciej dojedzie, pokona ten dystans, nie będzie aż tak łatwym celem jak ja. Druga sprawa, no ja jednak jestem czołgiem z magazynkiem, więc muszę swoje HP-ki oszczędzać, bo to w drugiej fazie bitwy ma bardzo duże znaczenie. Nie ubił WZ Batszatylionki Arty, nie weszło mu na strzał, nie polosowało mu, więc dobiłem ją za całe 21. No ale frag to frag, czwarty na koncie, 8 do 7, wyszliśmy na prowadzenie i teraz ważne znaleźć tego właśnie przeciwnika, jakim jest T57 Heavy. Jeżeli wyrwiemy jego, pozbędziemy się go, to już będzie grało nam się łatwiej. 8 do 8, cały czas tutaj bitwa wyrównana, lubię takie potyczki, jest to rzadkość obecnie w WoCie, więc każdą taką bitwę, w której idzie web tutaj łeb w łeb, ząb za ząb, naprawdę takie bitwy lubię. WZ ładnie, naprawdę ładnie skończył teraz T57 Heavy. Bałem się, że sam padnie właśnie wydojony przez tego amerykańskiego Heavy'ka, ale dał radę, należy pochwalić tutaj gracza Mytek96. Patrzę, że obiekt 705A raczej będzie miał tam ciepło, bo jedzie tam, jadą tam dwie maszyny, więc ja go zostawiam. Jadę po, jak pancera jest to pierwszy strzał niestety nieudany, dlatego teraz tutaj wbijam dwie peski do przodu, podjeżdżam, czekam jak Jagoda będzie się obracała już do mnie przodem, pokaże mi dolną płytę pod lepszym kątem, wykańczam gracza Gulson 74, przekraczam 4000 uszkodzeń, mam 5 fragów, ładuję kolejny raz hity, już tutaj mogłem ładować apeki, ale nawet nad tym nie myślałem, bałem się właśnie tego, że Arciarz mi zrobi kuku, niestety no to kuku mi zrobił, bo we mnie strzelił, ja nie zdążyłem przeładować, niewiele mi zabrakło, żeby go skończyć. Kran tutaj zdjął skalp, teraz nieudany strzał w Skodę T50. Ja już byłem w takim amoku, w takim szale zabijania, że chciałem wyjechać po tą Skodę. On popełnia błąd, dobijam go, robię Top Gana, Sheridan strzela we mnie z burzaków. Nie mam zestawu naprawczego, nie mam apteczki, a okazuje się, że tam gdzieś w oddali stoi sobie T49 drugi z normalnym działem. Ja teraz go ignoruję, znowu pech tego Sheridana, gdzieś tam za zero weszło tylko w gąski. Ryzykuję, gdyby ten wrogi T49 dobrze przycelował, to ja już bym był pewnie trupem. Wyjechałem na otwarte pole i nie zdawałem sobie sprawy, że też dużo ryzykuję, bo równie dobrze, gdybym ja teraz spadł, no to niekoniecznie WZ musiałby tutaj wszystkich porobić. Tyle, że my mamy arty, a przeciwnik tych art nie ma. Teraz odbijam wszystkie strzały, które wrogi T49 we mnie oddał. WZ wykańcza Sheridana, a ja dobijam T49, robię siódmego fraga. Szkoda, że nie udało się ubić tej arty, byłby Radley. No ale i tak jest 15 do 11. Zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego. No nie jest to moja pierwsza MK na Heavy'ku, ale pierwsza od wielu lat, od kiedy jest w HD i ma te skórki i wszystko. Całkiem sporo medali, no bo tutaj stalową ścianę, specjalistę, dużego kolibra, nie wiem, tam coolheady, czy co to jest, nigdy się nie nauczę. 2818 uszkodzeń po asyście, 5268 uszkodzeń własnych. I o ile ten wynik uszkodzeń nie jest wybitny, to fragi plus asysta zrobiły swoje, bo łączonego tutaj mamy około 8000, więc wynik już jak najbardziej zadowalający. Fragi zrobiły swoje, dostałem 1273 punkty expa, co na masterkę wystarczyło. I tak topowy wynik, jeśli chodzi o uszkodzenia, ale należy pochwalić artylerię. To jest prawdopodobnie ta, która trafiła w rus pod pałą. WZ bardzo ładna gra, Mytka. Kran, druga arta, również 2000 uszkodzeń.
we wrogim teamie najwięcej, jak Panzeresto, ale Sheridan również się troszkę tam nastrzelał. 24 strzały oddane, 21 trafionych, 17 z penetracją, tylko jeden strzał na dystansie powyżej 300 metrów, zablokowany przez pancerz, prawie 4000 uszkodzeń. I to ta bitwa idealnie pokazuje właśnie, jak trollowy potrafi być pancerz T57 Heavy. Pokonany dystans ponad 2,5 km, w plecy byłem prawie 40 tysięcy kredytów bez wydawania kasy na racje bojowe. Obligacji wpadło 7, expa 1910. No i tak obecnie prezentuje się T57 Heavy. Kiedyś OP, teraz, mimo że nie był nerfiony, ale nawet troszeczkę zyskał, jest po prostu pojazdem przeciętnym, sytuacyjnym ze względu na mobilność, celność działa. Można na pewno wykręcić jakieś lepsze bitwy, jak każdym czołgiem, ale przez to, że te bitwy są tak często jednostronne, no mi uszkodzenia robi się trudniej niż kiedyś, mimo że patrząc nawet statystycznie po kolorkach, to moje umiejętności sprzed paru lat nie spadły, a wręcz przeciwnie, więc no po prostu WOT się zmienia. Jeżeli wygracie T57 Heavy regularnie, piszcie proszę, jak Wam się obecnie gra. Jeżeli go macie od kilku lat, a nim nie gracie, to zagrajcie, pograjcie parę bitew, podzielcie się Waszą opinią w komentarzach, a może właśnie jest to jedna z Waszych ulubionych maszyn, jeżeli tak, to piszcie dlaczego. A może wręcz przeciwnie, może tego czołgu nienawidzicie i albo lubiliście kiedyś, a teraz nie, bo uważacie się nie nadaje. Też piszcie dlaczego. Im więcej komentarzy, tym lepiej. Chętnie je poczytam, chętnie z Wami podyskutuję. Jeżeli dzisiejszy materiał Wam się podobał, przypominam, zostawcie łapkę w górę do zwiększenia zasięgów tego materiału. Oczywiście komentarze również są bardzo potrzebne, więc poświęćcie parę swoich chwil. Polecajcie mój film dalej swoim gdzieś tam znajomym, rzucajcie na Wasze media społecznościowe. W opisie macie link do mojego fanpage'a na Facebooku. Jeżeli też podoba Wam się moja działalność i macie ochotę w jakiś sposób wesprzeć kanał, jest tam również link do mojego serwisu na Patronite. Zachęcam do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem. Ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!